Cześć chłopaki, dzisiaj opowiem wam o polu. Widzicie, stoję tutaj na takim polu, takim nieuprawnym, gdzie rosną sobie jakieś tam trawy, jakieś roślinki i takich miejsc jest coraz mniej, bo nas ludzi jest coraz więcej, my jesteśmy bardzo mądrzy i bardzo silni i budujemy coraz więcej dróg, kolei, domów, miast, wszędzie wchodzimy i jest coraz mniej takich dzikich terenów, ale one są bardzo ważne, wiecie, bo w takiej trawie rośnie na przykład, rosną różne roślinki, bardzo wiele różnych roślinek, jest bardzo dużo różnych owadów, ptaki mieszkają tam, jaszczurki, jakieś żmije, żaby, różne zwierzątka, a jak nie będą miały tego miejsca, to będą musiały iść gdzieś dalej. No ale jak pójdą dalej, a tam też już nie będzie miejsca, to w końcu nie będą miały gdzie iść. I tak się stało z niektórymi zwierzątkami, że nie starczyło już miejsca dla nich i nie miały gdzie iść. No i zostały jeszcze w zoo takie zwierzątka, czy gdzieś tam, ale już nie mogą żyć na wolności, bo nie ma dla nich miejsca. Także takie pole może wygląda właśnie. Nic na nim nie ma, ale to jest bardzo, bardzo ważne. O, tu pokażę wam jakieś takie trawki. Tu widzicie, jakieś są trawy, takie już takie, niby nic. No, o, tutaj królik musiał być. Popatrzcie, bo jest kupa królika. O, tu więcej kup, tutaj też jest. No. Także mam nadzieję, że będziecie mieli czas dzisiaj iść na spacer. I ciekawy jestem, czy uda wam się też znaleźć takie dzikie miejsce, gdzie jeszcze my ludzie nic nie zdążyliśmy zmienić. A teraz żegnam się z wami, do zobaczenia i życzę wam miłego dnia. Pa, pa, kocham was. Cześć.